Wybiegany, wywalczony na pewno i mimo, że ta gra nie była w naszym wykonaniu może najlepsza, ale to chyba normalne jak na ten czas i okres przygotowań. Każdy czuł w nogach, przydarzały się wszystkim drobne błędy, ale najważniejsze jest, że to było przepracowane i już cieszy oczywiście również wynik i zwycięstwo, no ale to tak jak nie powiem nic nowego, że to się jednak w tym okresie odkłada tak gdzieś na drugi plan. Wiadomo, zawsze chce się wygrywać, ale najważniejsza jest praca, najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. Trzeba uważać, te mięśnie w tym okresie są dużo obciążone i fajnie, że dzisiaj nam mieliśmy przyjemność grać na takim boisku, ale to też trzeba było uważać, no bo jednak było dosyć grząsko, mimo że boisko w miarę dobrze przygotowane, to zawsze trzeba być skoncentrowanym. Rywal, że tak powiem, większą inicjatywę jakąś tam dawał, tak obiektywnie patrząc, większe zaangażowanie i że tak powiem, walkę jakąś tam fizyczną, prawda? Nie podjęliśmy tego przez pierwsze bodajże 30 minut i za bardzo odpuściliśmy przeciwnikowi, natomiast oni znowuż podchodzili do nas wysoko i mieliśmy problem gdzieś tam z rozgrywaniem, ale po 30 minutach już zabrakło im siły na takie granie i przejęliśmy inicjatywę i objęliśmy prowadzenie, także wszystko było, że tak powiem, pod kontrolą. Praktycznie codziennie są po dwa treningi, także jest ciężki okres. Trenerzy, sztab szkoleniowy ogólnie cały nam nie odpuszcza. I oczywiście wiemy, że ta praca jest potrzebna, że to będzie procentowało w późniejszym okresie i przyjdzie czas taki, kiedy już zacznie to wszystko puszczać i skoncentrujemy się na układzie, na grze jakiejś tam taktycznej, na ustalaniu właśnie jakichś założeń, także ten okres trzeba przejść. No nie jest on za bardzo lubiany, oczywiście wiadomo, przez piłkarzy, ale bo jest najmniej gry, najmniej piłki, także ale każdy to musi przejść.